Metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire. I'm coming, Rose. You're like a goddamn cockroach! You think you can take me on? Fine. This will be my warning before I kill that bitch. Let's settle this. Man, a man. Your corpse will be another addition to my army! You're stronger than you look. So this is the power of following love, huh? Oh, don't give up! That one hurt. I promise. I'm a coward in the face of my steel glory! Guess I do have to thank that bitch for ending this. I'll kill her with the power she gave me. That's what I call be a good son! I thought the clock is ticking, Ethan. Cut it out, don't.
all this shit? She thinks she died and gone to hell. I've reached the target location. Damn, this is big. All right, Lobo. Marking the target. Keep going. The rest of you, stay above ground. I found it. It's the Megamycete. Alpha to squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain? Ah, little Ava. My beautiful daughter. Is that you? Oh, how I've missed you! What? My power is leaving me! Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you properly, get her now! And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled. No. Rose is mine! What the fuck? You fulfilled your purpose, Mr. Winter. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamycete. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true happiness. So now you can die peacefully. You understand the love of a parent. Not let her get away! How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours! The Megamycete saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power! Yeah, right. All it's done is drive me nuts. Feel the dark god's wrath! Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. The hell I will! I will take back my daughter! Die, 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 die!
understand your feelings, Mr. Winters. Truly. But this is the end for you. If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last! I've waited a century. A century! All for this day! Rose! Ethan, wake up. Oh, no. Chris. Ethan. He did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Ethan.
Go. Go, take us up now. Wait! Where is Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go, not without my husband! Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. What have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, my sea. Zobaczymy, jak będzie słychać mój głos. Bo nie zmieniałem dźwięku, więc raczej będzie słabo. Na razie czego to wytnę. Podsumowanie. Bardzo. 8 na 10. Tak bym to ocenił tą grę. Plusy. Graficznie super wygląda. Fabuła. Bardzo fajna. Ciekawa. Lokacje, to wszystko, jak to jest tutaj zrobione, jak to wygląda. Ale minusem jest jednak, wydaje mi się, ten cały Resident, czyli ten schemat. Że czasami trudno się połapać, gdzie masz dalej iść. Albo, nie wiem, przydałoby się takie, wiem, że to jest fantastyka, ale jakieś teleporty, że się przenosisz.
bo może nie teleporty, ale może jakieś wystarczyłoby zrobić więcej tych skrótów, a czasami trzeba pójść na koniec planszy i potem jedyna opcja to jest po prostu się tą samą drogą wracać. Grałem na tym najniższym poziomie i czasami to faktycznie było za słabo. Tego takiego wielkiego z młotem trzy strzały dostał w głowę i padł. I też nie wystraszyłem się za często, za bardzo. Raz tylko jak tam taki galaretowate dziecko wyszło z korytarza, to tam faktycznie się tak przestraszyłem, ale tak to, to w sumie nie było strasznie. Dużo broni, mogłem jeszcze kupić kilka broni, dość często ten sprzedawca był, nie brakowało tej amunicji tak za bardzo. Apteczek mało wykorzystywałem, no ale to powiem też z poziomu trudności wynika. No czasami były te jakieś zagadki takie z tymi platformami szczególnie. Tam trzeba było, tam w wodzie, gdzie ten skakała ta ryba. Czas gry około 12-13 godzin, więc tak akurat, wystarczająco. Myślę, że jak ktoś, nie wiem, będzie kiedyś jakiejś promocji czy coś, to warto kupić i zagrać. Bo tak jak ja zapłaciłem na początku 290 zł za nią, to nie wiem. Chociaż pewnie jakbym czytał recenzję i opinię, że jest fajnie, no to bym raczej tak nie wysiedział, żeby nie zagrać. No ale mamy ją zaliczoną. I cóż. No super sprawdza się tutaj PS5, bo ja nie widziałem ani razu ekranu ładowania. Save też, to na niektórych filmach widać, save też od razu. Nie ma żadnego paska nagrywania, czegoś takiego. Nie ma przechodzenia z lokacji do lokacji, że coś się wgrywa. Tutaj nie ma w ogóle ekranu ładowania. Nie wiem jak to jest na PS4 na przykład, ale no, to jest super. Podobno na PS5 jest 600 razy szybciej działa niż na Xboxie, więc jest to znacząca różnica. Fajne było też to, że z wykorzystaniem tego DualSense, że na przykład jak strzelałeś z bazuki, z granatnika albo z snajperki, inaczej trzeba było, mocniej albo słabiej trzeba było naciskać te triggery na dole. R2, L2 przy strzale. Większy opór sprawiały przy różnych broniach. Fajnie, nie fajnie, no jakieś tam urozmaicenie i nie będę to wykorzystywać też w innych grach. A czasami nie było jasne, co mam zrobić z bossem, w jaki sposób, no ale to tak zawsze jak z bossami trzeba poznać taktykę, na przykład z tym mechanicznym potworem, jak strzelałem z tego działa, no to w którymś momencie sąsiednico ze snajperki mam teraz strzelać tutaj w głowę, a więc no nie wiem, tak strasznego wow takiego nie ma po przejściu tej gry. Ale pewnie jak wyjdzie 9, która ma być trzecią, czyli będzie taka trylogia, 7, 8 i 9, to pewnie też będę chciał zagrać, chociaż nie wiem czy tak od razu, czy nie poczekam. No zależy pewnie jakie będą tam opinie, bo już robią 9. No ale czasami było nawet spoko. To przeładowywanie, strzelanie, te bronie, tutaj to wszystko fajnie działało, szybko, sprawnie. Chociaż mówię, czasami można było się zmęczyć tym chodzeniem. Ja dużo czasu straciłem na jakimś szukaniu, chodzeniu, pójść teraz, gdzie mam iść, gdzie mam... Nie było jakichś takich, nie wiem, wskazówek jasnych dla mnie, bo to każdy ma swoje odczucia. Okej, do zobaczenia w kolejnej serii, zobaczymy jak to jest z tym moim głosem, najwyżej nagram jeszcze jedno zakończenie. O, akurat napisy się skończyły. Jeszcze filmik kończący jakiś. A, koniec opowieści. Mia czytała swojej córce.
To nie, to córka już. Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. Rose. You were being silly. I don't think the moon feels like it. I think it does. But if... No i na pewno w dziewiątej części będzie Rose. Chociaż mogłem wymyślić różne rzeczy. Nagrywałem bez komentarza, bo stwierdziłem, że w tej grze komentarz właściwie trochę by ten element grozy zabierał. Hey Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Agentką została? Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. Dobrze to wszystko jest zrobione. Trzeba to przyznać. Chociaż ta droga tak... Może mogła być lepsza. Sama droga. Może boki, ok, trawa, drzewa, ale... Droga? Myślałem, że się coś zacięło. Father's story is now done. Co teraz będzie? Mam coś nacisnąć? X. Great Dad. A, 10 godzin. Difficulty. Casual. Wiem. Wow, ile tu rzeczy teraz dodali. Naprawdę można się jeszcze pobawić. Nagrajmy gdziekolwiek. Podobno też, znaczy na pewno, ten ekran tytułowy, w zależności od tego, w którym miejscu jesteśmy gry, ulega zmianie. Extra Content Shop, zobaczcie. Możemy specjalne bronie pokupować. 74 tysiące. Extra game. Movies to nie. Concept art.
prawie wszystkie. Prawie. Prawie robi różnicę. Okej. Okay. Dobra, to tyle. Do zobaczenia w kolejnej serii. Nie wiem jakiej, ale w kolejnej.